Witam, ty Wichu 193, to jest kolejny wideoblog, Wichlog, tak, mój, no. Czemu tak szybko jest drugi blog? Bo stało się coś. Otóż to, że zakupiłem WarZ, bo taka gra wychodzi alfa 15 października, beta wychodzi 30, tak. No i zakupiłem pakiet legendarny i co za tym idzie? Dostałem serwer, dostanę serwer na 6 miesięcy. Dzięki temu pomyślałem sobie, że założę, będę prowadził ten serwer, będę na nim grał. Jeżeli ktoś z was by na pewno miał WarZ, WarZ to jest coś takiego jak DayZ, tylko że no samodzielna gra, nie mod, to jest gra. Stronę do WarZ podam w opisie, tam gdzie też kupić. Kupić je przez PayPal, jak coś, jeżeli ktoś tam nie wie. Bynajmniej ja kupiłem przez PayPal. No i to też jest właśnie gra survivalowa i tak dalej, i tak dalej. Będę tam grał, na pewno Mister będzie na tym serwerze grał, będą też Enki, Murzyny i inne ludzie. I mam nadzieję też, że to jest dobry serwer, bo ja nie wiem jaki to serwer jest, bo to mi napisali. Po prostu napisali, że na pół roku dostanę ten serwer za darmo, a potem jeżeli to będzie fajne i w ogóle to się na pewno dokupi lub kupi serwer kolejny, znaczy lepszy na hosting. No i tak myślę, że ta gra będzie fajna, bo oglądałem filmiki i zapowiada się ciekawie, że tak powiem. Jak będziecie grali na tym serwerze, jak już będzie ten serwer mój stał, ja oczywiście podam wtedy jaki to jest serwer i będziecie mogli tam mnie zabić, chociaż nie radzę, będziecie mogli mnie tam, nie wiem, pomóc jakoś, możecie mi jakoś, nie wiem, jakieś przedmioty przynieść. Bo ja będę tam, co prawda, będę tam adminował, zarazem będę grał tam jak każdy człowiek i nie będę się bawił w super boga, że będę po prostu pilnował każdego gracza. No pilnować będę, czy nikt nie cheatuje, ale będę grał jak każdy z was, czyli no od zera do bohatera. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i że wam też to się spodoba, ten pomysł. Co prawda gra kosztuje, zwykły pakiet, zwykła gra, dostęp 30 października kosztuje 60 zł. Bym musiał teraz wejść na tą stronę, żebym tutaj dobrze powiedział. Już mówię. Strona będzie podana, jak jeszcze raz mówię, w opisie. Tak więc tak, są trzy paczki. Jest tak, paczka zwykła, Survival, dostęp do gry 31 października. No i teraz jest za 19,49 dolarów. No to jest 60 zł, gdzieś tak około. Cena normalna, bo to jest promocja, jest 30 dolarów. Tak więc polecam kupić przez oczywiście PayPala. Lub przelew, jak to wam. Jest też paczka Pioner, dostęp do gry 15 października do wersji alfa. Dostaje się tu jakieś in-game currency 15 dolarów czegoś, nie wiem co to jest dokładnie, nie wiem. Dostaje się hosting na, no serwer dostaje się na 1 miesiąc i dostaje się 3 klucze dla przyjaciół na 2 dni. I to wynosi 29,99 dolarów, a normalna cena jest 50 dolarów. Tak więc póki jest promocja, polecam, bo jest bardzo obniżona cena. No ja kupiłem właśnie paczkę Legend, właśnie z myślą o was, no i nie tylko o was, ale głównie z myślą o was i o Enkach i Misterach. No i dostaję tutaj hosting, serwer na 6 miesięcy, co za to idzie, będzie 6 miesięcy fajnego
zabijania zombiaków. No i jak już mówiłem, normalna cena to jest $70, ja kupiłem za $50, to jest 160 zł. Tak, jak, no. Dobra, tak, jeżeli chodzi o to. Czym jest WarZ? WarZ jest grą survivalową, gdzie tak jak w DayZ musicie pić, musicie jeść. Nie wiem, czy tam trzeba srać, czy nie, już by padało. Ale musicie pić, musicie jeść. No i coś, to jest taki sandbox survival game. Macie tam teren, nie wiem jaki. Bo powiem wam tak, nie będę mówił jaki to jest świat, bo ja nie chcę kłamać, bo nie wiem i tego. Ale z tego co wiem, będą tam zadania na serwerze takie różne, nie wiem, jakieś tam inne rzeczy, bla 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 bla. Co ja mówię, znowu głupoty wiesz. Po prostu jest sandbox. Na sandboxie nie ma żadnego story, tak jak w DayZ. Żadnych głównego wątku nie ma. Po prostu żyjecie w świecie zombie i albo współpracujecie, nie wiem czy tam jest handel, albo współpracujecie, albo inne takie duble bla 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 bla. Tu coś tutaj. O, tu pisze tak, że gracze będą mieli możliwość stworzenia swoich własnych zadań i misji dla innych graczy. I wtedy dawanie tych nagród za robienie tych misji. Jak to ma wyglądać? Nie wiem. Myślę, że coś będzie takiego. Ty, przynieś mi kolę. Ty, przynieś mi puszkę z żarciem. Albo ty. Zabij mistera i murzyna. Ja. I wtedy mogę dać ładną broń? Mhm. Ale będzie zajebiście. Znaczy fajnie. Tak, jestem napalony na tą grę, bo już się nie mogę doczekać. Jest 5 października, jeszcze 10 dni może czekać, kurczę. Polecam, możecie obejrzeć na YouTubie, są filmy z tej gry. WarZ, jeszcze raz powtarzam. No i mam nadzieję, że będziecie grali, bo ja nie wiem ile to miejsc będzie mój serwer miał, ale mam nadzieję, że dużo. I mam nadzieję, że was spotkam na tym serwerze w WarZ innym moim, co ja podam potem, jak już będę miał. I mam nadzieję, że mi nie wlepicie kulki w głowę od razu jak mnie zobaczycie. Mhm. Nie zrobicie tego. Wierzę was, że tego nie zrobicie. Nie. Ale ja wam mogę kulkę wlepić. Wy nie. Nie. Zobaczcie, jak to będzie. Jeżeli będzie kiepsko z żarciem, to kulka w łeb i... No. No nic. Zobaczcie, jak to będzie fajnie. O. Ty. Powiem wam tak. Serwer oczywiście będzie prywatny. W sensie prywatny będzie dostępny tylko dla was. Hasło będzie podane na... do serwera na... nie wiem, gdzieś. Gdzieś będzie podane po prostu. O, i teraz sprawdzam, właśnie teraz sprawdzam, jaki jest limit graczy na serwerze. I tu pisze tak, że będzie można wybrać pomiędzy 70, a maksimum jest 250. 250... Dobra, to by wyglądało tak. 248, nie, 249 osób na serwerze poluje na jednego biednego wicha, który siedzi sobie pod drzewem, pod w krzakach gdzieś i się chowa. Nie, ja wiem, że będziecie robić polowania na mnie, kto zabije wicha, ten koks, ale no, nie będzie wam łatwo, o nie, nie dam się tak łatwo. Ale minimum graczy 70? To musi być naprawdę duży świat. O tak,
Ale jestem napalony na tą grę, kurczę, no. A, i tutaj oczywiście nie ma czegoś takiego jak płacisz, żeby dostać lepsze rzeczy, tak jak to było w MMORPG, że macie, tworzycie postać, dobra. Jest też sklepik, gdzie możecie kupić jakieś miksturki za kasę prawdziwą, takie rzeczy, jakieś bronie. Nie, tutaj tego nie będzie, to dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, tak, super. Super. Dokładnie nie będę wszystko mówił o tym grze, bo dużo tam będzie niespodzianek. Grafika jest ładna, Lichu będzie grał tą grę na tym swoim was serwerze, wam udostępnię ten serwer, będziecie mieli, jeżeli będziecie grali, proszę, grajcie w Warzy, ja chcę trochę pozabijać moich widzów, no, oczywiście nie dosłownie, ale fajnie, fajnie będzie, ja już to widzę, a screen, jak patrzę na screeny, są naprawdę świetne, świetne, kurde, ja już chcę w to grać, ja już chcę w to grać. Ja już tego przegrałem. Wow. Dużo zombiaków. A ja już chcę to grać. Dobra. Nie będę przedłużał. Tak więc, to jest WarZ. Będą lasy, będą miasta, będą góry, będą wichy latające. Nie leżące w rowie, tylko biegające przez ulicę, uciekające przed zombiakami, tak jak już mówiłem, będzie dużo ten. Mam nadzieję, że serwer nie będzie logował, jak go dostanę. No to dobra, ile to nagrywam w ogóle? 11 minut i 50. Dobra, niech będzie. To jest WarZ! Tak więc komentujcie, subskrybujcie, a ja się z wami żegnam. Co ja robię przed chwilą? Tak jest jasno u mnie. A nie zwracam, nie patrzy na tą lampę, bo jest bardzo ładna, zabytkowa. Ona jest starsza ode mnie, tak? Nie patrzcie na tą lampę tu z tyłu, też jest zabytkowa, bardzo ładna. Ja mam zabytkowe rzeczy. Dobrze, że mebli moich nie widać. O ile je mam? Nie no, coś tam jest, szafa jest. Dobra, tak więc no, to będzie na tyle. Grajcie w WarZ, bo ja będę grał i będę pierdzielał was. Znaczy, albo wiecie co, zrobimy klany. Będzie 250 osób na serwerze i ja to widzę tak. Tu będzie zespół wichowców, tu będzie zespół antywichowców i będą nawet hater znajdzie miejsce, żeby zabić wicha, no! Widzicie? Jaki jestem dobry dla was? Będziecie mogli mnie zabić! Dobra, ale już powtarzam się. Pa! Cześć! Na razie komentujcie, subskrybujcie. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Pa, 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 pa. I... do zobaczenia, da.